Dziś moimi gośćmi są Julia Głowacka i Adam Kubiec z grupy aerodynamiki. Teraz trwają bardzo intensywne prace właśnie nad naszym pakietem aerodynamicznym w fazie już wykonawczej, ponieważ faza projektowa już dawno temu się zakończyła. No i myślę, że to jest fajny czas, żeby właśnie porozmawiać o tym, co robicie. Cześć. Bardzo dużo słyszy się, że wy całe dnie, całe noce laminujecie. Czym właściwie jest laminat? No, laminat to jest kompozyt, czyli materiał składający się z co najmniej dwóch składników o różnych właściwościach w celu podniesienia właściwości wytrzymałościowych albo uzyskania nowych właściwości. No i laminaty konkretnie składają się z zbrojenia, którym są tkaniny, włókno cięte, no ogólnie po prostu wyroby wykonane z włókna przesyconego żywicą. Żywice mogą być termo- albo chemoutwardzalne. Okej, czyli czym jest laminat wiemy, a czym jest proces laminowania? Laminowanie polega na przesycaniu warstw włókna albo materiału tkaniny żywicą i późniejszym jego zestaleniu tak naprawdę. Co do laminowania, to chciałabym dodać jeszcze, że układanie różnych warstw materiału to jest bardzo istotny proces i nie jest to tylko materiał zbrojenia. Na początek układa się właśnie zbrojenie, następnie stosuje się tkaniny delaminacyjne. Można też stosować tkaniny, które odsączają nadmiar żywicy, po prostu żeby ten element był odpowiednio lekki. W metodzie infuzji na delaminaż, czyli tkaninę, która ułatwia nam zdejmowanie siatki rozprowadzającej, właśnie kładziemy tą siatkę, po której żywica wędruje od źródła żywicy aż do pojemnika, który odsysa tą żywicę. W tym roku nasze prace idą dużo sprawniej, ponieważ dostaliśmy nową pompę o dużej wydajności od firmy Werner, chłodnictwo i klimatyzację, za które bardzo chcielibyśmy podziękować. Okej, a jakie istnieją metody laminowania i jakie wykorzystujemy je tutaj w naszych warsztatowych warunkach, w których się właśnie znajdujemy? Więc zasadniczo istnieją trzy główne metody laminowania. Jest to laminowanie metodą ręczną, laminowanie za pomocą worka próżniowego oraz laminowanie za pomocą infuzji. My tutaj w zależności tak naprawdę od kształtu elementu, jaki chcemy uzyskać, czy od kształtu formy, na jakiej pracujemy, korzystamy z dwóch metod, czyli z infuzji oraz z metody worka próżniowego. I tak jak powiedziałem, jest to podyktowane głównie kształtem formy, ale też na przykład tkaniną, jakie aktualnie używamy, ponieważ różne tkaniny się różnie układają i czasami wygodniej jest, powiedzmy, najpierw zacząć od laminowania worka próżniowego, metodą worka próżniowego. Obie te metody w naszym wykonaniu nie różnią się bardzo dużo. Przede wszystkim infuzja polega na tym, że wszystkie tkaniny są przesycane jednakowo w jednym czasie, czyli układamy warstwowo każdą kolejną tkaninę, następnie puszczamy dzięki pompie próżniowej, która jest podłączona do całego zestawu, nazwijmy to, zaciągamy tak naprawdę dzięki próżni żywicę, która równomiernie nam przesyca wszystkie tkaniny, które wchodzą w skład danego kompozytu. A w przypadku laminowania ręcznego różni się to o tyle, że czy laminowania w zasadzie metodą worka próżniowego, bo jest to bardzo podobne do laminowania ręcznego. Zaczyna się tak naprawdę jak laminowanie ręczne, czyli przesycamy każdą tkaninę osobno pędzelkiem bądź wałkiem i następnie przykrywamy to workiem i wysycamy nadmiar żywicy wraz z nadmiarem powietrza za pomocą również pompy próżniowej, dzięki czemu tkanina jest równomiernie też przesycona. Jak wygląda proces powstawania takiej formy, której później używacie do procesu laminowania? Tak więc formy w tym roku frezujemy sami dzięki uprzejmości Katedry Inżynierii Wirtualnej u nas na Politechnice Poznańskiej. Mamy dostęp do frezarki CNC pięcioosiowej, dzięki czemu jesteśmy w stanie wyfrezować sobie większość tak naprawdę kształtów, które sobie tutaj, powiedzmy w cudzysłowie, wymyślimy. I dzięki właśnie kolegom, którzy się tym zajmują, siedzą tam, że tak powiem, dzień i noc, uzyskujemy odpowiednie kształty, jakich potrzebujemy. Oczywiście mowa tutaj głównie o formach, nazwijmy to przestrzennych, czyli kształtach, które mają jakiś określony kształt, dziwny, powiedzmy, profile lotnicze, których używamy w budowie skrzydeł. Jednakże używamy też innych form, na przykład korzystamy ze szkła, czyli z takiej dużej tafli szkła, na której lamujemy na przykład płaskie panele. Ponadto używamy także metod z form traconych. Przykładem tutaj jest metoda traconego wosku, jednakże używamy jej mniej, powiedzmy, w tym sezonie.
Natomiast głównie skupiamy się na formach frezowanych z płyt MDF. Mamy też na wyposażeniu jedną formę wykonaną z aluminium, która na pewno charakteryzuje się lepszą dokładnością wymiarową i przede wszystkim powtarzalnością kolejnych laminatów. Jednakże aluminium jest materiałem stosunkowo drogim. Dużo taniej wychodzi po prostu frezowanie płyt MDF, które są tanie i przede wszystkim mamy do nich duży dostęp, także są najmniej problematyczne w naszym przypadku. A za wszechobecny w naszym warsztacie MDF bardzo dziękujemy firmie Biuro Styl, która nas właśnie w te płyty wyposażyła. Okej, a jakie ogólne wymagania są stawiane materiałom stosowanym na właśnie nasz pakiet aerodynamicznych? To jest na pewno bardzo ważne, ale na pewno nie tylko o samą masę chodzi, prawda? Może nie o samą masę, ale na pewno masa jest tutaj głównym czynnikiem, poza wytrzymałością oczywiście. Tak jak Julia wspomniała, włókno węglowe czy kompozyty z włókna na bazie włókna węglowego charakteryzują się najlepszym stosunkiem wytrzymałości do masy. Dlatego też je głównie stosujemy, z racji tego, że elementy pakietu aerodynamicznego najczęściej mają bardzo duże powierzchnie na samochodzie i w związku z czym w przypadku użycia innych materiałów mogłyby po prostu dużo ważyć. A właśnie rodzaje splotów czy gramatury danych materiałów mają jakieś znaczenie? Zacznijmy od tego, że tutaj kompozyty na bazie włókna węglowego składają się z tkanin, czyli sam tkaniny charakteryzują się tym, że mają różne sploty i to się wzięło właśnie z przemysłu włókienniczego. Możemy tutaj mówić o różnych rodzajach splotów, naprawdę tak jest tyle rodzajów, ile sobie ludzie wymyślili, jeśli chodzi o włókiennictwo, także oczywiście są jakieś tam najczęściej stosowane sploty typu twill czy plane, tutaj powiedzmy z angielskiego, jednakże są to takie najbardziej znane i stosowane sploty i ponadto tkaniny z włókna węglowego charakteryzują się też na przykład inną gramaturą podawaną w gramach na metr kwadratowy, innymi grubościami. Tutaj też jest ważne to, że włókno węglowe nie ma jednakowych właściwości we wszystkich kierunkach, właściwości wytrzymałościowych, w związku z czym ważne jest to, aby tak ułożyć włókno węglowe, aby przenosiło obciążenia w kierunku, w którym jest ułożone to włókno, a nie w poprzek, z racji tego, że w poprzek po prostu właściwości wytrzymałościowe włókna węglowego są dużo mniejsze. Dlatego stosuje się różnego typu tkaniny. Są tkaniny, które są przecinane powiedzmy pod kątem, włókno jest przecinane pod kątem 45 stopni, 90 stopni. Dziękuję Wam bardzo za rozmowę. Jesteście grupą, która w sumie wszystkie prace łącznie z przygotowaniem sobie form do laminowania wykonujecie sami. Także tutaj jest dla Was to ogromna nauka i bardzo fajnie, że wynosicie z tego projektu jak najwięcej. Życzę owocnych prac, które cały czas trwają. No i z niecierpliwością czekam na pakiet aero do Cybiny. Dziękuję.